Szkoda, że tego roku tu nie ma zapisanego, ale to... Na obecną chwilę w izbie posiadamy gablotkę związaną z oświetleniem górnictwa. Od samego początku, jak tylko górnictwo powstało, następnie kilowki związane tak samo z górnictwem, co górnicy posiadali, od sztygara do kierownika aż do dyrektora. Wszystko związane z karczmami, czyli takie talerze pamiątkowe, talerze, na których posiłki były podawane i no, na co najważniejsze, kufle. Na każdej karczmie był osobny kufel, nie było takich samych. Co roku były inne, były kufle. I tak jest do dnia dzisiejszego. Tu posiadamy mundur austriacki, bo kiedyś żeśmy byli w zaborze austriackim, czyli w Galicji. I to oni, Austriacy, no niestety te przepisy, które tutaj oni stworzyli i tutaj, które od nas obowiązały, dochodziły do tego, że tak się tutaj rozwijał przemysł w naszym rejonie. No i było nazwane Zagłębiem Krakowskim. A tu jeszcze mamy jeszcze jeden eksponat. Miech, który nie służył w kuźni, tylko do kopalń. Bo kiedyś nie było wentylatorów, tylko służyły miechy. I były dwa i na przemian te miechy pracowały. Do przewietrzenia kopalń. Jak górnicy strzelili z prochu. Wtedy było bardzo dużo dymu, widoczność była prawie zerowa i takie miechy służyły do przewietrzenia urobisk. No właśnie, nie płótno, nie papier. Czas jest dobry. Posiadamy dużo eksponatów, ale chcielibyśmy jeszcze więcej posiadać. Jeżeli ktoś by miał takie rzeczy związane z naszym terenem, związane z górnictwem i nie tylko, to proszę tutaj zgłosić się do Izby Regionalnej w tym Ośrodku Zdrowia koło biblioteki w Myślowicach.